Radni podjęli uchwałę, która ucieszy wielu kupców z centrum Szanowa i targowiska przy ulicy Kusocińskiego. Dotyczy stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości gruntowych od miasta. Zdecydowano o zmniejszeniu tzw. strefy zero, czyli rejonu o najwyższych stawkach czynszowych. Decyzja związana jest z obecną sytuacją na rynku i gospodarce, ale także ze zmianami, jakie zaszły i planowane są w ramach kolejnych etapów rewitalizacji. Zmniejszenie zakresu strefy zero i ograniczenie jej do dwóch przestrzeni publicznych, przestrzeni, które odpowiadają płycie rynku i części ulicy Krakowskiej na tym odcinku, która drogą publiczną nie jest, czyli do skrzyżowania z ulicą Garncarską i placu Tysiąclecia. Nowe zapisy uchwały przewidują więc znaczne ograniczenie strefy zero. Praktycznie będzie ona obejmować tylko bardzo ścisłe centrum miasta, podczas gdy teraz w jej skład wchodziły także takie ulice jak Dobczycka, Ogrodowa, Rybacka czy Kusocińskiego. Teraz te tereny wejdą do strefy pierwszej, gdzie stawki są dużo niższe. Skorzystają na tym handlowcy z targowiska przy ulicy Kusocińskiego. Nastąpią szczególnie zmiany dla dzierżawców, którzy prowadzą działalność na placu targowym na Kusocińskiego, bowiem obniżenie stawek czynszu nastąpi o około 60%. Po wejściu w życie zapisów tej uchwały, czyli od stycznia przyszłego roku, kupcy zapłacą czynsz w wysokości 11 zł i 80 groszy za metr, a nie 27 zł i 80 groszy jak do tej pory. Na zmniejszenie tych stawek władze miasta zdecydowały się także w związku z brakiem inwestycji w plac targowy.